Siemka, ja jestem Adacho i witam Was w kolejnym filmie z Dokana i na początek ważne pytanie, zaraz Wam je zadam, tylko chcę Was przeprosić jeszcze, bo ostatnio powiedziałem, że kolejne filmy z Dokana będę nagrywał wieczorem i będę robił Wam takie fajne oświetlenie, jak było ostatnio. Jedna rzecz tylko się zgadza, nagrywam to wieczorem, ale Marcia akurat ma streama, więc nie będę jej zabierał jej własnych LEDów, także w takim standardowym klimacie Was witam. Pytanie, o którym wspomniałem, pytanie ważne, tyczy się tego, co mam zamiar zrobić, o co też jestem męczony, zwłaszcza przez jednego widza, który codziennie pisze komentarze, dzień któryś tam już czekania na poradnik z Dokana. Mam zamiar zrobić film, przynajmniej jeden film dla początkujących graczy z Dokana i mam już tam mniej więcej pomysł na to, o czym Wam powiedzieć przynajmniej w tym pierwszym takim poglądowym odcinku, o takich absolutnych podstawach tego, jak się poruszać w grze, na czym ta gra polega, ale myślę, że najlepszym pomysłem jest to, żeby osoby, które oglądają teraz ten film, wy i mają jakieś pytania tyczące się Dokana, po prostu zadały to pytanie w komentarzu. I tak jak w kokle, wybiorę jakieś pytania, które stwierdzę, że mogą być faktycznie przydatne dla nowych graczy i postaram się je uwzględnić w tym odcinku. Myślę, że jeśli będzie tak, że w danym odcinku, powiedzmy, nie wyczerpię danego tematu, a na pewno nie wyczerpię danego tematu, to w następnych odcinkach po prostu mogę poruszać tematy, o które będziecie pytać w komentarzach. Myślę, że to jest najlepszy sposób na zrobienie takiej serii, ze względu na to, że wiecie, ja mogę przygotować listę rzeczy, o których chcę powiedzieć, ale czy to będą na pewno rzeczy, które wy będziecie mieli w głowie? Być może zadacie pytanie, na które ja bym nie wpadł, prawda? Więc korzystajmy z tego, że nie jesteśmy w telewizji, tylko jesteśmy w internecie, na YouTubie i póki możecie zapytać mnie o coś w komentarzu, myślę, że możemy z tego skorzystać. Także jeśli jesteście graczami początkującymi w Dokana, chcecie o czymś posłuchać w poradniku, macie jakieś pytanie, na przykład czym są te coiny, które można sobie tutaj wymieniać w sklepie baby? W jaki sposób się je zdobywa? Albo na przykład na jakich banerach najlepiej samonować? Albo czym jest to konkretne menu? Jeśli macie takie pytania, zapiszcie je w komentarzu, a jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, zrobimy sobie popularnie mówiąc Blue Zone'a i na końcu lekkie samoniki, ponieważ mam trochę biletów, które wpadły za ostatni top grossing, czyli za dobre wyniki. Dobrze się sprawowaliście, ci, którzy wyciągali kartę kredytową mamy z portfela i wpisali dane do Dokana i kupili jakieś DS-y. Dziękuję Wam wszystkim, dzięki Wam dostaliśmy 50 DS-ów i 35 tiketów. Mam tutaj do zrobienia misję. Dzisiaj rano musiałbym to nagrać, żeby Wam po prostu to przedstawić. Robiłem ostatnie misje, bo zostały mi tutaj dwie misje do zrobienia, a mianowicie Super Saiyanidem Goku to robiłem. Tyle zostało HP Broliemu. I wiecie, co się okazało? Że ta nowa karta mnie zawiodła. Dostała 440 tysięcy złapy od Broliego. Ja wiem, że on jest silniejszy, kiedy w przeciwnej drużynie jest Super Saiyanin Goku, ale no nieźle. Pokażę Wam jeszcze coś śmiesznego. Kilka screenów. Ostatnio właśnie zrobiłem misję z Blue Zone'a i zrobiłem sobie 3 samony bez gwarantowanej SSR-ki oczywiście. To jest pierwszy samon, trafiłem legendarkę. To jest kolejny samon, trafiłem legendarkę. Niestety jest to Janemba, którego mam już na 200% zrobionego. Nie da się zrobić kart na 200%, po prostu mam już kilka duplikatów bezużytecznych. I haha! Z jakiego wszechświata był Katopesla? No z jakiego? Z trzeciego. To było kilka dni temu, poziom mocy mam już delikatnie wyższy, jeszcze mam klucze do levelowania linków, także o tym może jeszcze wspomnę później. Tak czy siak, mam tutaj jeszcze jedną misję do zrobienia, a mianowicie etap trzeci zrobić drużynką, w której będziemy mieli 6 kart z kategorii Exploding Rage. Tak się składa, że ja już tę drużynkę sobie wcześniej przygotowałem, bo dzisiaj rano wstałem z myślą, że dzisiaj się z Wami spotkam właśnie w Boom Bitwie. Pytanie do Was kolejne, czy jesteście dzisiaj Boom? Ja jestem troszeczkę Boom, jeśli mam być szczery. Wybuch wściekłości to jest drużyna, którą tutaj przygotowałem. Będziemy sobie grali takimi kartami. Tak się składa, że tego trio Super Saiyan nie wrzucam do drużyny, ponieważ oni nie są w kategorii wybuch wściekłości. Tak się składa, że ta drużynka jest sklecona nie mając lidera kategorii Exploding Rage. No ale biorąc pod uwagę, że wszystkie te karty są powiedzmy w miarę użyteczne, no tak najmniej użytecznymi kartami z tej drużyny jest albo Ultimate Gohan, tak przy okazji pokażę Wam moje buildy, bo może to będzie dla niektórych interesujące. Samony na Brolim, jeśli dobrze pamiętacie, live'a poszły mi bardzo dobrze, także to jest mój build na Brolim. To jest mój build na Brolim, który dopiero wyszedł, linki są w trakcie robienia. To jest build na Ultimate Gohana. Myślę, że tutaj też można byłoby go delikatnie poprawić, no ale mniejsza. Tutaj jest build na Zamasu. Tutaj mamy build na Goku Blacka Rose, którego ostatnio wziąłem za coiny. Kto Boga temu zabroni? I to jest build na Gohana Bestię, który praktycznie potrzebuje
tylko i wyłącznie additionala. Jeśli chodzi o support memory, które mógłbym wziąć, teoretycznie to nie byłoby głupie. Pure Science w czwartej turze to delikatnie mogłoby nas wzmocnić. Tutaj mamy... Nie, to też nie jest złe dla hybrydowych, chociaż wiecie co? Zrobimy sobie tak, ze względu na to, że to support memory boostuje czysto krwistych Saiyan, więc tylko Broly będzie miał boosta, ale bardziej mi zależy na tym healu. Także wskakujemy sobie do evenciku. Jeśli chodzi o rotację, w zasadzie tutaj widzę już... O, w pierwszej turze mamy dwie karty, które będą się dobrze linkować, a mianowicie Goku Black i Fusion Zamasu. Tak się składa, że akurat te karty są tutaj na doczepkę, ponieważ no, robimy tutaj misję, więc to nie jest drużyna optymalna w 100%, tylko jest to drużyna pod misję. Aczkolwiek myślę, że tutaj zostawiłbym na początku rotację z dwoma Goku Blackami. W zasadzie z, no, to nie jest Goku Black, to jest Fusion Zamasu, ale ja tutaj nie powinienem jakoś się szczególnie chłostać ze względu na złe nazewnictwo, podczas kiedy gram w Dokana i on uważa, że to, co tutaj mamy na trzecim slocie, to jest Fusion Zamasu. Po prostu Fusion Zamasu. Nie, to jest w połowie zniszczony Fusion Zamasu. Gdyby założył piżamę, to miałby w nawiasie piżama, tak samo jak Beerus. Okej, wyrzucanie Broly'ego z rotacji nie jest najlepszym pomysłem ze względu na to, że on... może włączyć swoje domain w piątej turze, więc jeśli zostawiłbym go w rotacji teraz, pojawiłby się w trzeciej i potem zostawiwszy go w rotacji, pojawiłby się w piątej. Myślę, że możemy zrobić tak, mimo wszystko, że Zamasu wrzucę na pierwszego slota i z ciekawości zerknę sobie, jak to będzie wyglądać. Jestem ciekaw, jak Goku Black będzie się prezentował. Muszę przyznać się do jednej rzeczy. Nie grałem dużo tym Goku Blackiem. Tam ostatnio mi się zdarzyło, że zagrałem nim na streamie. Broly nie potrzebuje mieć póki co pełnego paska ki, więc zostawimy sobie tak. Zostawimy sobie te czerwone orby i tego tęczowego orba po prawej stronie. Zamasu tutaj jest wrzucony też na pierwszego slota, żeby sobie trochę podbić statystyki. On każdym atakiem przyjętym wzmacnia sobie atak, ale odnośnie tego Goku Blacka, to jest karta, która, no tak jak powiedziałem, wziąłem ją za coiny jakiś czas temu i nie grałem nią jakoś szczególnie bardzo i wiem, że ta karta ma bardzo nieregularny performance, to znaczy, że może albo wyprowadzić jeden super atak i tak naprawdę, wiecie, to będzie super atak o jakiejś tam sile 3 milionów, ale jeśli będziecie mieli szczęście, to wyprowadzi no na przykład tutaj niecałe 2800. Teraz sobie pomyślałem o jednej rzeczy, o tych domainach, które się będą gryźć. Nie pomyślałem o tym wcześniej, ale kończąc ten wątek. No to jest karta, która tak jak powiedziałem, może albo wyprowadzić jeden super atak, teraz wyprowadziła druga. Drugi 666 w ogóle na samym początku było, o Jezus Maria. Tak czy siak, jest to karta, która z każdym atakiem się coraz bardziej wzmacnia i myślę, że ona włącza w człowieku, w mózgu człowieka taki nieodkryty pokład dopaminy w momencie, w którym ta wielka liczba się pojawia, kiedy Goku Black na przykład wyprowadza 7 super ataków i tam dochodzi do 20 czy 30 milionów, tylko że to nie dzieje się za każdym razem. Jestem po prostu ciekaw tego, jak ta karta się będzie prezentować, też ze względu na to ją wrzuciłem do drużyny. No i tutaj sam na siebie rzuciłem ten problem, w zasadzie mamy 3 karty w pierwszej rotacji, każda z nich ma swój domain. Byłoby dobrze użyć domaina Infinite Zamasu, ze względu na to, że to jest domain, który gwarantuje nam praktycznie nietykalność. No ale jeśli mamy kategorię Super Bosses, zawsze wybieramy domaina Broly'ego. A w zasadzie, no czy zawsze? No, wydaje mi się, że w większości przypadków chcemy przetransformować Broly'ego. Chociaż gdyby była na przykład sytuacja, że przeciwnik ma już bardzo mało HP i wystarczy go tylko dobić i mam możliwość wybrania albo Zamasu, albo Broly'ego, wybrałbym Zamasu, po prostu wrzuciłbym Zamasu na pierwszego slota, byłbym pewny, że jest on nietykalny i tyle. Tak czy siak, no jest to event, który troszeczkę trwa, więc tutaj Broly'ego będziemy sobie transformować, jeśli będzie taka możliwość. Tutaj ten Broly, pamiętajcie, jak jego pasywka wygląda, on przy pierwszym pojawieniu się nie może atakować, w zasadzie on w ogóle nie może atakować przed tą transformacją, ale przez pierwsze pojawienie się ma naprawdę spore statystyki pod kątem redukcji damage'a. W zasadzie zobaczcie, on całą tę swoją pasywkę, większość tej swojej pasywki praktycznie ma tylko przez pierwszą turę. Unable to attack to jest na samej górze, to jest zawsze i to co jest w ostatniej linijce, czyli def 200, garda na wszystkie ataki, to też jest zawsze. Wszystko pozostałe jest tylko na jedną turę, czyli ta redukcja damage'a, ten support dla extreme klasy jako drugi albo trzeci atakujący. Jak będzie wyglądać to? Myślę, że sfloatuję sobie tego drugiego Broly'ego, ze względu na to, że on, gdybym go teraz wrzucił do rotacji, to mielibyśmy w czwartej turze dwóch Broly'ch. Wydaje mi się, że tego będę chciał uniknąć, także też zresztą chcę wrzucić bestię na pierwszego slota, ponieważ on, mówię o Gohanie Bestii, musi dostać atak, żeby miał już tutaj możliwość wrzucenia jego active skilla. Gohana Bestii active skill jest tutaj kluczowy, ze względu na to, że on może uratować całą rotację, więc jeśli tutaj bym wrzucił, nie wiem, Gohana bym wyrzucił z tej rotacji
Gohan na przykład by zabił tego Goku, zanim dostałby sam atak, no to mielibyśmy kolejną turę, praktycznie czwartą turę, w której mielibyśmy Gohana bestię i on nie miałby jeszcze tego active skilla. Więc ten active skill chcę sobie tutaj go zapewnić, wrzucając Gohana bestię na pierwszego slota, on wtedy dostał atak i teraz w czwartej turze mam pewność, że bestia będzie miała tego active skilla. Tak się składa, że nawet nie wiem, czy tutaj uda się, no mamy trzeci atak Gohana bestii, więc może tutaj się uda faktycznie przejść już przez ten etap walki, ale biorąc pod uwagę, że ten drugi Broly, zielony, on nie atakuje, to czy dalibyśmy radę pokonać tego Gohana, tego Goku w jednej turze? W tej turze konkretnie? Przy okazji sobie zobaczymy tutaj piękną dwucyfrówkę, ze względu na to, że nie sądzę, żeby... To nie była wow! Okej, pełnego paska nie miał naładowanego, ale to chyba nie robi różnicy, prawda? Nie znam aż tak dobrze pasywki. Czy to na pierwszym slocie? Okej, dobra. Na drugim slocie miał 70% redukcji damage'a, z tego co pamiętam. On na pierwszym slocie ma 90%, na drugim slocie miał i trzecim 70% redukcji damage'a. Z niskimi statystykami, bo umówmy się, że ten Broly bez żadnych tak naprawdę wyprowadzanych superataków i tak dalej, 200%, no to nie jest aż tak szczególnie mało, ale powiedzmy, że on bazuje na tej samej redukcji damage'a, no to mógł przyjąć jakieś tam 10 tysięcy. Okej, to i tak nie jest dużo, ale jestem zdumiony, że to nie była dwucyfrówka, bo w pierwszej chwili pomyślałem, że to będzie po prostu 90% redukcji damage'a. Okej, Broly na trzecim slocie dokończył robotę, ten Gohan. Oj, coś czuję, że ten Gohan sprzeda mi dzisiejszego rana. Chciałbym go chętnie wyrzucić z rotacji, ale przynajmniej jest tutaj intro, więc on będzie miał gardę przez 3 tury, jeśli dobrze pamiętam. Tak, dodatkowe statystyki i garda na 3 tury, więc mógłbym teoretycznie tego Gohana zostawić, ale to się w ogóle tutaj nie linkują. No oni, nie będę tutaj tego Gohana zostawiał w rotacji, żeby na siłę skorzystać 2 razy z jego gardy. Więc po prostu sobie zrobimy to w taki sposób. Zamasu wrzucam cały czas na pierwszego slota. On, zaraz sobie przypomnę jego pasywkę. On chyba tylko te redukcje damage'a... Nie, miał na 4 tury, okej. Okay. Dodatkowa redukcja damage'a faktycznie była tylko w pierwszej turze o 20%, ale przez 4 tury ma jeszcze 20% redukcji damage'a. Goku Black tutaj dostaje orby tęczowe, to jest dla niego bardzo ważne. No i ten Gohan ledwo, ale jakoś tam ten super atak wyprowadzi. Mam nadzieję, że tutaj nikt mi nie sprzeda tego w trzeciej turze, bo nie chciałbym, żeby to się tak szybko zakończyło. Oczywiście przeszlibyśmy sobie szybko do samonów, ale 14,5 miliona, no właśnie to jest ten ból, że nie chcę jakoś szczególnie tych kart z Future Sagi. O, można ich debuffować, zapomniałem o tym. I można im ataki defa debuffować. Tym przeciwnikom można obniżać ataki defa. Okej. Okay. To jest dobra informacja, to się trochę mniej boję. Te karty z Future Saki, Fusion Zamasu i tak samo jak Goku Blacka raczej wrzuciłem do drużyny po to, żeby one sobie gdzieś tam z tyłu były, zostawiły pole do popisu Gohanowi, Bestii czy Brolim, ale jak już mam ich w rotacji, no to chcę trochę z tego pokorzystać. Zobaczymy jak Goku Black sobie tutaj poradzi, bo tak jak widzicie, on z każdym atakiem sobie coś tam zwiększa te statystyki, ale on... Coś mi wpadło do oka. To na pewno nie jest ten Goku Black, który wykręca jakieś tam szalone 6 milionów damage'a. Okej, okay. Kolejny atak, 7-4. No, mielibyśmy zaraz jego domaina, więc może bym chciał go... Nie, raczej nie. Wolałbym mimo wszystko przetransformować Broly'ego. Może kwestia tego, że nie widziałem domaina, on atakuje Rozę, tak? 3 super ataki wyprowadziłem, albo 4. Chociaż Goku Black... O nie! Goku Black, czekajcie, muszę sobie to przypomnieć, ale to zaraz sobie przypomnę. Czy on podnosi tylko atak na super ataku, czy defa? Nie pamiętam, czy ten Goku Black podnosi sobie defa na super ataku, bo jeśli tak, no to, że tak dobrze przytankował, jest zrozumiałe, ale jeśli podnosi tylko atak, na pewno miał jakąś redukcję damage'a wbudowaną w pasywkę, nie pamiętam aż tak dobrze. Widzicie, co ten Gohan zrobił? Zgardał prawie 300 tysięcy przeo. Dobrze, że go wyrzuciłem z rotacji jednak. I dobrze, żem wziął tutaj tej Bulmę, teraz trochę mnie wyleczy, ten Broly teraz wchodzi, bo już nie ma żadnej pasywki, więc muszę go przetransformować. Gohan ma active skilla, aczkolwiek nie sądzę, żebym chciał go używać. Ze względu na to, że dużo ataków tutaj jest na pierwszym slocie, Gohan to bez problemu przytankuje. No mam coś w tym oku, kurde bele. Będę musiał sobie zaraz to wyciągnąć. Mimo wszystko trochę boli mnie fakt, że Broly z Dragon Balla Super jest znowu wyrzucony z rotacji i gdybym go wrzucił do rotacji, to w szóstej turze już miałbym jego domain, jego transformację. Ale to nie jest...
To nie jest coś, co tutaj jest dla mnie priorytetem. Gohan sobie to bez problemu przytankuje, nie muszę nawet wrzucać tego active skilla. Wiecie co? Da szkoda, że tutaj temu Broliemu nie da się naładować pełnego paska. Mam wrażenie, jakby ten Broly miał trochę problemy z ki. Ja wiem, że to nie jest jakby jego w 100% optymalna, chociaż czy to jest? No nie, zobaczcie na jego linki. Tak naprawdę wszystkie linki są aktywne prócz Berserkera, który daje tylko atak. Tak, fakt, ma tutaj tego active skilla, który jest dostępny od następnej tury, więc gdybym przetransformował Broliego wtedy za pierwszym razem, to już teraz mógłbym użyć tego active skilla, no ale chciałem zobaczyć go powiedzmy w tej bazowej formie. On z każdym atakiem sobie, okej, dobra, to sobie przypomniałem teraz, to faktycznie zwracam honor, że on sobie z każdym atakiem buduje ki, plus 1, maksymalnie do 5, tak samo zresztą jak szansę na kryta. Pure Saiyans Airbred Fighters kategorii enemy musi być, a tutaj mamy, to nie jest Airbred Fighters ani Pure Saiyans, bo mamy tam Vegetę. To jest trio z Androida 13 filmu, czyli tam mamy Goku, Trunksa i Vegetę jako przeciwnika. To nie jest ani karta z kategorii Pure Saiyans, czystokrwiści Saiyanie, bo jest Trunks, a nie jest Airbred Fighters, bo jest tam Vegeta, także Broly nie dostaje tego dodatkowego boosta. Jest to przykre, ponieważ chciałbym go tutaj zobaczyć, jak już z niego korzystamy, z jakimiś większymi liczbami, no ale mimo wszystko i tak nie można mieć wszystkiego, więc trzeba też brać pod uwagę, że nie będziemy zawsze grać w jakichś optymalnych warunkach, w optymalnym środowisku. Czasami będziemy używać tych kart, kiedy nie będzie przeciwnika Pure Saiyans albo Airbred Fighters, także zobaczenie Broly'ego w takiej sytuacji też będzie cenne. Bestia oczywiście to sobie wszystko tankuje. Bardzo mi się podoba to, że jest bardzo dużo ataków w pierwszym slocie, zanim Bestia zaatakuje. Bestia z każdym atakiem sobie podnosi atak, więc... Ile tam było ataków? Z 5? No gwarantowanego kryta ma na pewno. 18 milionów, tutaj prawie 19 wykręca, więc na pewno ma gwarantowany jeszcze dodatkowy super atak. Jeśli by wypuścił 3 super ataki, 14 z tego, ze zwykłego 12 ki super ataku wyprowadza. Dobrze, to jest moja bestia. To jest mój kochanek. Okej, trzeciego super ataku nie ma, ale ten Broly, zobaczmy jak się tutaj rozkręci. Prawie się udało załadować mu pełen pasek, przecież jeszcze bestia mu zapewniła 3 ki, prawda? Jak Gohan Bestia dostaje, wiem, że mówię Bestia zamiast Beast, ale tak mi się podoba. Jak Beast dostaje atak od przeciwnika, to daje plus ki 3 całej rotacji. O, i jeszcze go tego, złamałem mu jedną akcję. Okej, to Broly to wykończy, chociaż mój Broly, to jest Broly przeciwnik, Broly tego, przyjaciela czy mój? Mój Broly nie ma kryta, a teraz jest bez przewagi typu. Więc nie, to jest mój Broly, on nie może krytować. Chyba że jest jakiś efekt od sojusznika na kryta, wydaje mi się, że nie. Więc jest szansa na to, że ten Broly tego nie zabije, chyba że wypuści jeszcze z 3 super ataki. Jest możliwość, że wypuści ten Broly jeszcze z 3 super ataki, bo on potrafi to zrobić, ale no na pewno tutaj kryta nie będzie, więc się nie przebije przez tę przewagę typu. Jeszcze jeden? Okej, to się może udać. Z każdym atakiem podnosi sobie atak, więc każdy powiedzmy atak Broly'ego bije coraz więcej, ale... Czy on się przebije przez te... Okej, jeszcze jeden! O, złapy go dobił! O Jezu, nie Broly! Wyobraźcie sobie, gdyby ten Broly na końcu to przegrał. Dobra, teraz wydaje mi się, że możemy mieć jakiegoś domaina. Wiecie co? Nie będę czekał na Broly'ego. Robimy tutaj Goku Blacka. Robimy Goku Blacka. Rzadko ja widzę takie rzeczy, także sobie z tego skorzystamy jak najbardziej. No, to jest ostatni już etap tej walki. Mamy Goku tego, który używa Genkidamy, żeby się wzmocnić, także to jest już ostatni przeciwnik w tej walce. A oczywiście też mówiłem tutaj o Goku Blacku, także może będziemy mieli jeszcze okazję, żeby zobaczyć te duże numerki, które wcześniej wspominałem, 20 czy 30 milionów. Widzę, że tam tęczowe orby się delikatnie, fajnie otwierają, chociaż ten Goku Black chyba by musiał iść na pierwszego slota, czy nie? Redukcja damage'a, oczywiście, że on idzie na pierwszego slota. Redukcja o 66% przed atakowaniem. Czy tam była misja, żeby zrobić to bez itemków? Wiecie co? Normalnie gdybym grał sam, bez nagrywania, zrobiłbym to, teraz użyłbym Whisa i miałbym luzik. Ale chcę, żeby na filmie było bez używania itemków, jak się uda to fajnie, jak nie to sobie to potem zrobię na spokojnie, bo z Whisami to by się dało normalnie to zrobić. Ale chcę sprawdzić, jakie Goku Black tutaj wykręci liczby. Boję się o tego zamasu, on nie ma przewagi typu, więc najchętniej bym go gdzieś tam ukrył, ale nie za bardzo się da go gdziekolwiek ukryć, także zostawiam go na drugim slocie, żeby miał tutaj fajne linki z tym Goku Blackiem. Całkiem dobrze się też linkuje Goku Black z Brolim, no ale wiadomo, że tutaj lepiej to będzie. Chociaż Super Saiyan Link? 388 tysięcy ma teraz ataku, a jak go zlinkuję z Brolim? Ma 340. Jakbym go wrzucił na środek, to miałby jeszcze więcej, bo by się włączyły też linki
Prepared for battle. Kurde. No na środkowym slocie miałby w ogóle jeszcze więcej, ale zobaczmy jak on się będzie prezentować tutaj na pierwszym slocie. Ma 66% redukcji damage'a przed atakowaniem, także sobie z tego skorzystamy. Za masu mam nadzieję, że mnie tutaj nie sprzeda, bo on nie ma przewagi typu. Broly przy okazji dostaje pełen pasek. No tych Brolik z Dragon Balla Super tutaj zaniedbałem w tym ranie. Albo ich wyrzucałem z rotacji, albo nie korzystałem z ich domaina, chociaż tak naprawdę jeszcze nie mogłem. Wydaje mi się, że tutaj to powinno wyglądać ok. Okej, nie jest źle, nie jest źle. 66% redukcji damage'a zrobiło swoje. No i teraz się rozkręcamy. Pierwszy super atak. Ja to będę musiał sobie chyba gdzieś zapisywać, bo ten Goku Black czasami potrafi... O, on ma... on ma naprawdę te granice? Nie wiedziałem o tym. Okej, przekroczyliśmy już te granice. Ten Goku ma granicę, poniżej której dostaje 0 damage'a, czyli albo na przykład zadajecie mu, nie wiem, 3 miliony damage'a albo więcej, albo zadajecie mu... zero. I z każdym atakiem przyjętym buduje sobie defensywę. Dobra, Goku Black wykręcił już 9,9, praktycznie 10 milionów. On jeszcze jest w stanie wyprowadzić ze dwa super ataki. Zobaczymy. Kurde, normal. Chłopie, jeszcze jeden super ataczek, no. Jeszcze jeden, jeszcze musisz. Dobra, to jest chyba ten gwarantowany, 13,6. Goku Black został zbuffowany w pewnym momencie, że dostał zapis w pasywce, że z każdym... jeszcze jeden. 16, to już mi się podoba. To już mi się zaczyna podobać. Że co 5 ataków wyprowadza super atak i co 10. Może jeszcze jeden, okej, dobra. 19 wykręca ten Zamasu. On tam faktycznie dostawał trochę po mordzie wcześniej, więc mógł sobie ten atak wystakować. Fajnie, że obniżyliśmy go ku tego... tę statystykę ataku. 15 milionów wykręcił tutaj Broly. No, wydaje mi się, że tutaj już jesteśmy w takiej mecie, że te liczby nie powinny robić aż takiego dużego wrażenia, ale cieszę się, że te moje karty tutaj, chociaż to jest przyjaciel, wykręcają takie liczby. No, trzeba też wziąć pod uwagę domain, prawda? Mamy domain, które buffuje tych sojuszników Extreme, z tego co dobrze pamiętam. Jeszcze zaraz zobaczymy, nie pamiętam aż tak dokładnie jak działa to domain Goku Blacka, ale wydaje mi się, że ono działa w taki sposób, że buffuje sojuszników klasy Extreme. W roli przeciwnika wykręca już 4. super atak. Myślę, że to jest już raczej wygrane, ponieważ w następnej turze mamy bez i ewentualnego active stack, to jest wygrane, okej, dobra. Udało się. I Broly jeszcze dodżnął, ale to nie mój, w sensie uniknął. Wiecie jak zrobimy? Puścimy sobie jeszcze animacyjkę, dlaczego nie? Active skill Broly'ego w 6. turze. Niech jeszcze tam przy okazji zgniecie Paragusa. Nie ma tak naprawdę jakiejś solidnej karty Paragusa, którą by można było wrzucić do tego eventu tym Brolym, chociaż inaczej. Można wrzucić tego darmowego, albo można wrzucić tego Int Paragusa, który jest na karcie z Brolym. Oni dostali Eza jakiś czas temu. Ale chciałbym zrobić misję, mając w drużynie Super Saiyanina Goku i mając w drużynie też tego Paragusa. Można tam sklecić jakąś drużynkę na upartego, na przykład Joint Forces, prawda? Paragus i Broly, plus to Super Saiyańskie trio. Żeby mieć i Super Saiyanina w drużynie, i Paragusa. No nie jest to jakoś szczególnie... imponujące. Może się uda zrobić jeszcze końcówkę Gohanem Bestią? W zasadzie tym niebestialskim? Gohanem List Gohanem? Żałuję, że ten nowy Gohan Bestia nie ma solowego Makanko Sapo. Nawet gdyby wrzucili te animacje jako Ultra Super Attack, ja bym był zadowolony. Chociaż jest ona trochę przydługawa, jak na Ultra Super Attack. Ale... nadal moim zdaniem to jest najlepsza... O nie, nie dobiliśmy go? Nadal na moim zdaniem najlepsza animacja w grze. Dobra, zrobimy sobie tak, ze względu na to, że tutaj już nie ma co kombinować. Wiadomo, że mógłbym sobie to już rozegrać na spokojnie, byłoby prawdopodobnie po wszystkim, ale... myślę, że mimo wszystko dam tutaj ostatnie słowo Broly'emu. Gohana wyrzucam z rotacji. Broly ma tutaj już naładowane ki. Zobaczymy jak wygląda sprawa z linkami. Prawdopodobnie będą tutaj... o, jest nieco lepszy link tutaj z Gohanem Bestią, także zrobimy sobie tak. Zobaczymy sobie jeszcze jakie Broly wykręci liczby. On co prawda nie ma tutaj przewagi typu, ale chcę zobaczyć tylko statystykę ataku. A ta wygląda imponująco. 18,6. Zobaczmy, czy tutaj będzie dodatkowy. Jest dodatkowy super atak, w zasadzie atak, ale to nie jest super atak. Szkoda, także Bestia będzie to kończył. No i tyle. Broly jest w stanie wykręcać duże liczby, ale nie pamiętam aż tak dokładnie jego pasywki, więc musicie mi to wybaczyć. To jest świeża karta. Nie miałem okazji grać ją aż tak bardzo. Tak naprawdę ten film też nagrywam ze względu na to, że chciałbym sobie nim delikatnie pograć. Myślę, że możemy sobie właśnie teraz przejść do samonów, a zaczniemy sobie od tych samonów, które mam zagwarantowane przez dzisiejsze starania. Nie będę się jakoś szczególnie rozczulał nad tym dźwiękiem, chcę tylko zobaczyć co Goku powie, czy może będzie Kore de Owarida. Tutaj mamy gwarantowaną SSR-kę, nie sądzę, żeby tutaj coś ciekawego było. Jest tęczowy napis, który nie szczególnie cokolwiek mówi, ponieważ, no to tak jak mówię, jest gwarantowana SSR-ka, więc to nie daje nam informacji, czy to jest karta ze Scoutera, czy to nie jest karta ze Scoutera. Podejrzewam, że wyleci jakiś... Ugh.
No tak, no bo kto mógł wylecieć? Przejdziemy sobie do tych drugich tiketów, chociaż tutaj nie będę robił chyba multi samona, bo można sobie jeszcze uzbierać do multi, to nie będę tego robił, ale zrobimy sobie to. Wiecie, jakiego trolla miałem tutaj? Dwa razy miałem tutaj samony na tym banerze ticketowym, tylko że tym weekendowym. Jego już tutaj nie ma, bo już wykorzystałem te bilety. Dwa razy miałem informację, że jest karta ze skautera i wiecie, kto mi wypadał? Toppo. Jak myślicie? Który Toppo? No kurwa, ten Toppo. Przez ułamek sekundy dostałem małpiego rozumu. Dwa razy dałem się na to nabrać. Myślałem, że wypadł mi nowy Toppo za darmowe weekendowe bilety, ale się okazało, że to jest Toppo, ale nie ten. Kończymy sobie dzisiejszy film samonami na tym banerze, ze względu na to, że tutaj nie mam trzech kart aż. Na poprzednim, na tym banerze A mam wszystkie karty. Gohan i 18, tutaj nic nie znaczy. Iśka baćka da. Wóz albo przewóz, wydaje mi się, że to chyba tym razem przewóz. O, dobry początek, niech będzie name na samym początku. Jeśli chodzi o ten baner, nie mam trzech kart, tak jak powiedziałem, i są to karty God Goku, fizyczny God Goku. 17, ten z piekła i ten z ziemi, tutaj też nie mamy żadnej kombinacji, więc mamy te... Więc te 17 dwie z Dragon Ball GT i stary transformujący się Trunks. Ten AGL Trunks, który jest z momentu, kiedy pierwszy raz go zobaczyliśmy, kiedy Mecha Freeza był na ziemi. Nie sądzę, żeby tutaj cokolwiek było ciekawego, więc jeśli się nie uda, nie będę jakoś szczególnie zdziwiony. Ostatnio miałem szczęście na tych innych banerach. Mamy tutaj Vegetę? Może? Nie? Okej, dobrze, nie będzie. O, jest, jest, jest! Coś leci! Coś leci! Już przez chwilę myślałem. Była długa Kamehameha. To oznacza kartę Dokkan Festival Exclusive. A jest nią... Uwaga, uwaga, uwaga. Zobaczymy, czy będę zadowolony, czy zaraz... Myślałem, że już będzie fake out. Może tu będzie fake... Kurde, dwa razy miałem postacie, które mogą być... Let's go! Let's go! Nie mam tej karty! To jest... Dobry samon, bardzo dobry samon. Nie mam tej karty. Ja wiem, że to jest karta, która się już zestarzała, ja wiem, jestem tego świadomy. Gram w Dokkana tak samo jak wy, ale ja jestem kolekcjonerem. Haha! Kolejna karta do zdokanowania. To mi się podoba. Krillan, Gohan, okej, nic tutaj nie ma, żadnej kombinacji. Kamehame. Ajajajajajaj. Dobrze, legenda, okej. I jest SSR-ka. Jest SSR-ka. Goku się zmienił w SSJ3. Dla osób, które nie wiedzą, to oznacza, że będzie SSR-ka. I jest to Trunks! Dokkan Festival Exclusive karta. I to jest karta, którą mam teraz na dwóch duplikatach. A to oznacza, że będę mógł nałożyć na nią złotego orba. Skill orba. Dobre samony. W ogóle bez żadnej animacji on wyleciał. Okej, teraz tak a propos żadnej animacji, co? To będzie albo bardzo słaby samon, albo zaraz będzie screen crack. Okej, to będzie bardzo słaby samon, także nawet to tutaj nie będę jakoś szczególnie się nad tym rozczulał. Dobre samony, bardzo dobre samony. 35 tiketów i jedna karta legendarna, której nie miałem. I duplikat do karty, która, umówmy się, że też jakoś szczególnie dupy nie urywa. Ale też fajnie, że udało się trafić. To jest stosunkowo nowa karta, prawda? Ten Trunks pod pewną drużynę jest w stanie coś tam gotować. Ale cieszę się, że tutaj udało się trafić do niego... drugi duplikat ze względu na to, że to mi otworzy drogę do nałożenia mu złotego orba. Odnośnie tego, jakie orby, w zasadzie na czym polega system ukrytego potencjału, myślę, że też będę rozmawiał w tych filmach tyczących się tych poradników, prawda? Tak to wygląda, jeśli chodzi o poziom mocy. Już nie ma tej pięknej liczby 333, ale jest 3-3-4-4-3-3-3. Dzwoń teraz, Kato Pesla odbierze telefon. Teraz linkuję sobie te karty, tutaj dobiję do 9 i zrobię sobie dziesiątki za klucze. Tak samo w przypadku tego Broly'ego, tak samo w przypadku tych panów, których ostatnio trafiłem w jednym samonie dwa razy, a nie miałem ich wcześniej. I teraz słuchajcie, bo głos w dolnej części moich pleców mówi mi, że ta karta... O, mogę w sumie zrobić... Pokażę wam przy okazji, jak to u mnie działa. Jak mam taką kartę, która już dobija do 9 poziomu linków, ale jedna na przykład zostaje 8, to wtedy sobie wchodzę w link skille, tę 1/9 dobijam link skillem. Znaczy link skill orbem, czyli tym orbem, prawda, który można albo tam dostać z misji, albo kupić. I teraz tego Krillana, cały czas mam coś w oku, tak? To nie jest drużyna, którą ja tutaj chciałem mieć, select. Teraz tego Krillana, którego będę robił sobie już za klucze, dobiję mu sobie dziesiątki. Wyrzucam tutaj sobie do taga z kartami, które będę robić za klucze. Co tam mamy dalej? O! Ten Zabasu dzisiaj wpadł, okej, dobra. To link 10 do niego tutaj zaznaczam. I... Patrzcie, co się dzieje. Temu Gohanowi też to mogę zrobić. Także tutaj nawet fajnie, że mogę
tego różowego orba użyć. Dobijam mu dziewiątki za pomocą orbów i tak się składa, że jeśli chodzi o tę drużynkę do levelowania linków, wymieniam trzy karty. A, tutaj nie zmieniłem mu taga, czyli wyrzucam go z tego taga, wrzucam do taga z kluczami. No i mogę tę drużynkę wypełnić jakimiś innymi kartami, ale to już sobie zrobię później, bo to nie jest aż takie istotne. Jeszcze raz was zachęcam do tego, żebyście napisali jakieś pytanie tyczące się Dokana, jeśli jest coś, nad czym się zastanawiacie, jakieś pytanie, które mógłbym uwzględnić w filmie, to proszę o nie. Nie jestem w stanie wam odpowiedzieć na wszystkie prawdopodobnie, postaram się odpowiedzieć na takie najbardziej nurtujące, zobaczę jak to będzie wyglądać, ale chcę, żebyście po prostu dali mi coś od siebie, wtedy będę miał jakby pogląd na to, o jakich tematach w tych delikatnych poradnikach mówić. Ogólnie nie miałem zamiaru zrobić poradnika z Dokana, ale biorąc pod uwagę, jak dużo osób o to ostatnio prosi, jestem dla was. Jeśli jesteście fanami jakiegoś pomysłu, to ja jak najbardziej jestem za tym, żeby chociaż to rozważyć. Także dzięki wam za oglądanie, dajcie mi znać, co tam u was słychać, jeśli chodzi o Dokana, jak wam poszły samony. Oczywiście, jeśli chodzi o moje samony i Fuzjego i Gecika, które były ostatnio wspólne na pierwszą część, to musicie to zobaczyć, zwłaszcza timestamp godzina, bodajże 7 minut, kiedy robiliśmy wspólnego samona. Takie rzeczy się nie zdarzają. W prawdziwym życiu to było po prostu ustawione. Samony też będą wspólne na drugą część, także to prawdopodobnie za 2 tygodnie, w momencie, w którym to nagrywam za 2 tygodnie, nie wiem kiedy to widzicie, ale wspierający na pewno widzą to wcześniej, w okolice 14 września. Tyle, nie przedłużam, dzięki wam jeszcze raz za oglądanie, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, suba, żeby niczego nie przegapić i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Diana.